Niektóre biura rachunkowe po odpapierzeniu okazywały się, że otrzymywały kolejne dodatkowe puste pomieszczenie. To tylko pokazuje skalę tego, jak wiele papieru codziennie przewija się przez ręce statystycznego księgowego. Remedium na tę dodlegliwość jest cyfryzacja. Dzięki temu jest taniej, wygodniej i z korzyścią dla drzew. I właśnie o tym będziemy rozmawiali. To kolejny odcinek podcastu Przyspiesz Biznes z serii O biurach rachunkowych i z biurami rachunkowymi. Dzisiaj będziemy rozmawiać o odchodzeniu papierów księgowości do Lamusa z panem Romanem Lechotą, właścicielem biura rachunkowego Lerką z Opola. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pana biuro rachunkowe w tym roku już ma 15 lat. Chociaż tak jak już tutaj zdążył Pan mi zdradzić, w samym zawodzie jest Pan o wiele dłużej. Ale biorąc właśnie tę cezurę tych dat 2008-2023, jak bardzo zmieniła się praca w księgowości? No, bardzo się zmieniła. Programy, które w tamtych czasach były dostępne, no, nie spełniały wielu wymogów, które których oczekiwali księgowi, których oczekiwały biura rachunkowe. Bo może jeszcze dla księgowych w zwykłej firmie było to wystarczające, dla księgowych w biurach rachunkowych było to już za mało. No, nie ukrywam, że na początku pracowałem na różnych programach, dopiero po 3-4 latach zrozumiałem, że trzeba porządnie zainwestować no, i wziąłem. Dobry produkt w dobrej cenie. A mnie jeszcze interesuje jedna rzecz. No, bo bardzo łatwo mi jest, nie prowadzę biura rachunkowego, nie jestem księgowym, więc bardzo łatwo mi jest zrozumieć tą kwestię, właśnie faktura. Faktura fizyczna jest, lub faktura jest wysłana pdf w formie jakiejś innej cyfrowej. Natomiast ile jeszcze procesów przez te kilkanaście lat zostało zautomatyzowanych, tak gdybyśmy mogli wymienić? No, do, do wyciągi bankowe też zostały zautomatyzowane. E, zaczynają raporty kasowe też być automatyzowane, gdzieś tam w jakiś sposób. E, no, w, z, wiele rzeczy jest zautomatyzowanych. E, w, w tej chwili, no, kiedyś, było tak, że amortyzację trzeba było kartę wypełnić, wyliczyć tą amortyzację, wprowadzić co miesiąc do książki. W tej chwili raz wprowadzony, raz wprowadzony środek trwały, klikam amortyzację na cały rok, rozksięgowuję na cały rok i później już się tym nie przejmuję. Nie zwracam nawet na to uwagi, bo to się z automatu księguje. Gdyby spojrzeć właśnie, patrząc na Pana to doświadczenie, które Pan ma wieloletnie, z jakiej lekcji lub po prostu porady udzieliłby Pan takim osobom, które dopiero w tym roku zaczynają swoją przygodę z prowadzeniem biura rachunkowego. No to na pewno bym poradził to, żeby wybierając program system księgowy, bo teraz już nie mówimy o programie pojedynczym, tylko całym systemie księgowym, wybrać od razu ten, na którym się będzie pracowało przez długi, długi okres czasu. To jest trochę jak z kupowaniem domu czy samochodu. Trzeba kupić porządny, żeby on służył nam długo i żebyśmy byli zadowoleni z tego produktu. A nie co chwilę zacinali się na banalnych sprawach, które bardzo często wychodzą w takich sytuacjach, jak się kupuje słaby produkt. Pierwsze kilka lat. Ja nie chcę powiedzieć zmarnowałem, bo to nigdy nie jest zmarnowane. Pierwsze kilka lat tak trochę udało. Tak, tak, testowałem różne rozwiązania, ponieważ też nie było dużo klientów, więc nie było dużo środków, więc musiałem wybierać z tego, co jest dostępne finansowo. Dopiero gdzieś tam w pewnym momencie udało się zainwestować w system. A są jeszcze jakieś takie rzeczy, typu um, może takie bardziej wizjonerskie, czyli um, żeby korzystać z tych nowoczesnych rozwiązań, żeby nie bać się właśnie od razu wejść w nowoczesne. Chociaż pewnie takie biuro, które teraz startuje, to ono już będzie obudowane tymi właśnie nowoczesnymi rozwiązaniami. Myślę, że tutaj y, dobrym pomysłem, który ja też zrealizowałem, y, było to, że w, na początku y, system wykupiłem w formie online'owej. Póki miałem kilku klientów, póki nie było mnie stać na moje serwery, na pełen system, korzystałem z wersji online'owej, która po tam chyba dwóch czy trzech latach, już w tej chwili nie pamiętam, w bardzo łatwy sposób pozwoliła mi przenieść się na wersję stacjonarną i dokupywać kolejne moduły. W momencie, kiedy dochodzili kolejni pracownicy do biura, dokupowały się kolejne licencje, konfigurowało się to. I, i w tej chwili mam swoje serwery. Wykupione licencje na system, i jestem bardzo zadowolony. Tutaj mówimy o jakim programie? <noise> Optima, Komarz. Chciałem tylko, <noise> chciałem tylko e, takiego potwierdzenia. A wróćmy jeszcze do tego 2008 roku, czyli pana początku. E, co wtedy stanowiło największe problemy w prowadzeniu biura, biura rachunkowego? Te realia, wszystkie. Jeszcze więcej jednak papieru niż obecnie. Nie, to znaczy, to nie jest tak, bo to nie, nie jest tak, że otwieram biuro i natychmiast mam 100 klientów. Pierwszy klient, drugi klient, to... przy pierwszym kliencie jeszcze nie było tyle papierów. Nawet przy 10, 15, 20 klientach, to nadal nie jest jeszcze dużo papierów. No ale jak się zaczyna robić 100 klientów, to już zaczyna się robić problem. Trzeba kupić kolejną szafę. Trzeba kupić kolejne segregatory i takie, takie rzeczy, które no, nawet jak zakładałem, to o tym nie myślałem, tak? że, że, takie, że takie rzeczy trzeba będzie przemyśleć. No i Był taki moment, nie wiem, gdzieś to w rok 2015-2016. Kiedy myślałem, że no będzie trzeba drugie biuro y, y, jakieś zorganizować, bo tu się nie będziemy mieścić. No ale wtedy zaczęło się w drugą stronę zaczęły się OCR-y, zaczęły się te wszystkie mechanizmy automatyczne. Y, praktycznie, no nie wiem czy 2.16, 2.18, już myślę, że także już byli pierwsi klienci no paper, czyli de facto bez przynoszenia fizycznych papierów. No i to tak szło. No, a później przyszła pandemia, która y, zmusiła właściwie co niektórych klientów do tego, żeby, y, żeby przestawili się na y, skanowanie faktur i przesyłanie ich do y, biura rachunkowego. A później dostarczali gdzieś tam całą paczkę za trzy miesiące faktur. Nie? Mhm. Ale jeszcze nadal były, nadal były faktury, ale i tak już, już był ten proces uruchomiony, że oni przysyłają, to jest u nas skanowane, ocerowane i, i księgowane. A jak teraz jakaś nowa firma przychodzi, no to rozumiem, że to ona się już chyba do tego no, cyfrowego rozwiązania. O, jeszcze, od to, razu. Od razu, tak. Bo teraz no, po pierwsze, teraz przychodzą młodzi ludzie, tak? 15-20 lat temu, no ja też byłem młody, tak? I wtedy przychodzili ludzie, którzy nie do końca komputerów obsługiwali. Teraz młody człowiek. No Nie wyobraża sobie, że on smartfon, na smartfonie nie, nie klika, na lap, nie ma laptopa czy, ten, czy, czy tym podobnych urządzeń elektronicznych. Tak. On z góry zakłada, że on będzie taką obsługę miał. Zresztą oni, młodzi ludzie, się z tego cieszą. Nigdzie nie musi leśnic, nie musi zbierać. Zrobił zdjęcie, wysłał do księgowego święty spokój. Co? zabiera lub zabierało do tej pory najwięcej przestrzeni w biurach rachunkowych. Ja widziałem gdzieś w internecie, ktoś, któreś biuro w Polsce się pochwaliło, że jak przeniosło ileś tam rzeczy do sieci, to się okazało, że mają jeden pokój darmowy. Tak, no, dokładnie. Dodatkowy. Dokładnie tak było. Były to sterty segregatorów, yy, yy, sterty pudełek z, z archiwami. Yy, no, było to nieznośne. Nawet yy, Ostatnio robiliśmy archiwizację roku, który, który już jest niepotrzebny i z biura wyjechało 600 litrowych worków makulatury. To dla mnie to było nieprawdopodobne, że, że tyle tej makulatury tworzyliśmy, bo to część, ja pomijam faktury, mówię o raporty, jakieś wydruki, książki przychodów i rozchodów. To były tony, tony papieru. I teraz to wszystko jest już. I to teraz, w tej, w tej chwili, to wszystko przechodzi do wersji elektronicznej. Już sporo moich klientów przeniosłem do wersji elektronicznej. Myślę, że no, nawet nie myślę. Wiem, że do lipca następnego roku będą musieli być wszyscy przeniesieni. No tak, to do, do tego również nawiążemy za chwilkę, ale jeszcze właśnie, tak jak pan powiedział, przeniósł pan część tych klientów, ale zdarzają się jeszcze tacy, którzy przychodzą z fakturą do biura? Oczywiście, się, że się zdarzają tacy klienci, bo no nie wszyscy mają smartfony, nie wszyscy, mają, nie wszyscy korzystają z laptopów, komputerów i tym podobnych rzeczy i wiem, że nadal pozostaną jeszcze klienci, Nazwijmy to starej daty, którzy będą przynosić wersji papierowej. I no, my nie możemy powiedzieć, że my, nie, my, my dziękujemy Oczywiście. za współpracę my tylko elektronicznie. Szczególnie, że to na przykład klienci, którzy są ze mną 10 lat. No to trudno mu powiedzieć, że przechodzimy teraz na wersję elektroniczną. Jak pan się nie nauczy komputera, to nie będzie Pan mógł nic robić. Y no będą na pewno jeszcze będą tacy klienci i w ich stronę też będzie musiał zostać ukon że dalej będziemy współpracować ale część tych klientów rozumiem no, gdzieś tam konsultowało się z panem właśnie czy może będzie wygodniej czy może lepiej jak pan tutaj motywuje mówimy o... motywuje motywacją zawsze są pieniądze Prosta, prosta zasada: klienci, którzy y, przechodzą na wersję całkowicie onlineową, dostają dodatkowe pusty. I to jest y, nieprawdopodobny mechanizm i dźwignia, która y, przemawia do moich klientów. Y, oni nagle okazuje się, że oni. Nie dostali takiej podwyżki jak wszyscy inni, którzy dookoła słyszą, że tu dostali podwyżkę czegoś, tam dostali podwyżkę, a u mnie ta podwyżka w związku z tym, że przeszedł na wersję online, była znikoma. Czyli gdzieś to się tam skompensowało. Tak. tak. A co, w, co jest największym takim sprzymierzeńcem? Właśnie przychodzenia, odpapieżania tego, tego biura, tak to nazwaliśmy, ten proces, co jest największym sprzymierzeńcem? No ja bym powiedział, właśnie jakieś takie rozwiązania typu OCR, skanowanie no, faktury, ale może Pan powie całkowicie inaczej. Znaczy, ja powiem tak, że ja to już wcześniej zasugerowałem. No niestety, wiele biur rachunkowych i księgowych nie ma wiedzy informatycznej. Programy. No, w tym wypadku Komar jest już tak bardzo rozbudowanym programem, że połapanie się nawet dla mnie, takiego amatora informatyka, staje się wielkim kłopotem. Więc ja mogę sobie tylko wyobrazić, co się dzieje w biurze, w którym no, pani chce księgować, dalej działać, ale no. Nie ma tej wiedzy informatycznej. Ona musi zatrudniać zewnętrzną firmę, która nie zawsze dla niej ma czas od razu, tylko dopiero za trzy dni. I to jest wielkim kłopotem, będzie wielkim kłopotem, coraz większym. Myślę, że tu sprzymierzeńcem w pracy księgowego będzie ten informatyk. Czyli bez tego informatyka się jednak… Nie da się odpapierzyć mhm. całkowicie biura. A jak pan sobie radził właśnie z tym, w tym procesie, o którym już było właśnie tutaj, że, yy, że zabierało nam miejsce w biurach rachunkowych papiery typu X? No i jak pan sobie poradził? To wszystko właśnie poszło w internet, to poszło w automatyzację? Nie, nie, to oczywiście, że to co było papierowe tam... W, w... 2.15, 2.16, myśmy nie wracali już do tego, żeby to przenosić na wersję elektroniczną. Dopiero nowe, nowe roczniki, że tak powiem, są przenoszone do wersji elektronicznej, i tak naprawdę no, nie ma u mnie tych dokumentów, bo dokumenty są u, u klienta. Klient dostaje dostęp do portalu, tam pulpitu klienta, tam sobie wchodzi, tam sobie drukuje książkę przychodów-rozchodów. Listy płac i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli potrzebuje, to sobie wydrukuje, jak nie, no to już jest jego, jego sprawa. Ja wychodzę z założenia takiego, wszystko jest wielokrotnie zabezpieczone archiwizacjami, że nie ma potrzeby drukowania. Tych ksiąg. Jest ustawowo obowiązek, ale tą księgę mogę wydrukować w każdej chwili. Nie robię tego teraz każdy miesiąc po kolei i ten. Tylko kończy się rok, drukuję jedno, a nie za każdym razem jakaś wersja próbna czy coś w tym rodzaju. Ale to rozumiem, pokazuje też, że przy tym procesie. No, tak jak to nazwaliśmy, odpapierzania biura rachunkowego, ważna jest też ta współpraca z klientem. No bo, tak jak pan mówi, tutaj y, do, daje pan narzędzia, ktoś może sobie z nich skorzystać, ale nie musi, ale ma je ciągle pod ręką. Tak. Halo. Ta komunikacja chyba musi. No jest, zrobić. jest ta komunikacja. Zawsze na początku klienci, którzy muszą, chcą przejść na tą wersję elektroniczną, całkowicie zawsze robią spinę i że oni nie dadzą rady. A później po trzech miesiącach, a no, trzeba było już to rok temu zrobić. Czyli jest nawet taka, taka uwaga, jest, że trzeba, tak. było trzeba, było, trzeba było wcześniej się z tym Trzeba było wcześniej. A jeśli przed jakimś biurem rachunkowym w ogóle to odpapierzanie dopiero przed nimi, to pan, jako już doświadczony właściciel biura rachunkowego, które już przynajmniej część tych, tych wszystkich procesów ma za sobą, powiedziałby pan, od czego zacząć mają? No, to, no od wybrania dobrego systemu, na którym się pracuje. To nie zawsze musi być jeden system, to można... Podziałać na początku w dwóch jakichś online-nowych systemach, które, które dają usługę online-nową, to nie musi być od razu system stacjonarny, tak jak ja mówiłem to no, trzeba rozmawiać z innymi kolegami z branży. Do, dopytać się, ja wiem, że to konkurencja, ale gdyby nie było konkurencji, to byłoby to ceny byłyby kosmiczne, a księgowi by nic nie robili. Konkurencja musi być, ale konkurencję też można czasami zapytać, yy, jak ty to robisz, czego używasz, yy, co sądzisz o tym. Przecież pomysł otworzenia biura rachunkowego, nie bierze się tak o, o, idę ulicą, o, otworzę sobie jutro biuro. Hmm, tylko teraz, kogo? Tu? Przecież nie mam żadnego znajomego. Nie, to zawsze się ma jakichś znajomych, którzy nawet jeżeli nie mają, nie prowadzą biura, to mają swoje biuro i Powiedzą, jak u, u nich, w ich biurze, jak wygląda ta procedura. Mm, mam sporą grupę klientów, którzy przyszli po namówieniu przez innych klientów. No. Czyli też ta, ta, ta marketing szeptany. Tak, tak marketing szeptany, tak to się nazywa. Mm -hmm. nie? A od, jakiego, od jakiej procedury, od jakiego modułu Pan by w ogóle proponował takiemu... Mm... Zmierzające mu do odpapierzania biurowi rachunkowemu zacząć? No to trudno jest powiedzieć, bo... Y, musi iść tak synchronicznie? Y, mu, no musi dość synchronicznie iść, bo y, y, jest kilka rodzajów y, klientów. Są ryczałtowcy, książka przychodów rozchodów, jest pełna księgowość. Y, teraz na początek trzeba się zastanowić, na jakich klientów stawiam przede wszystkim, y, ponieważ ja mam całą pulę więc muszę już w tej chwili mieć wszystkie moduły. Jeżeli ktoś wychodzi z założenia, że on będzie robił tylko książkę przychodów i rozchodów, no to bierze tylko ten moduł i potrzebne do niego dodatki i na tym kończy. Tak? Rozumiem, że ten cały przekrój. Klientów, to też pan musi być dopasowany do nich, to też pan musi sprostać ich wszystkich wymaganiom, a pewnie wymagania każdy ma inne. No i tutaj się zaczyna problem z, tak z, z, z klientami, że każdy oczekuje czegoś innego. Rzadko kiedy zdarza się, że dwóch klientów chce to samo. I zawsze chcą na wczoraj. To jeszcze chciałem zapytać o to, jak dużą rolę może odegrać w, tym, w tej kwestii właśnie od papieżania. Krajowy system elektronicznych faktur, czyli popularny Ksef. Cef. Wiemy, że jesteśmy no trudno powiedzieć w przededniu, ale niebawem on będzie obowiązywał wszystkich przedsiębiorców. Tym samym też oczywiście biura rachunkowe będą w tym uczestniczyć. Hmm. Jak to będzie wyglądało z Pana no, zdaniem? Ja, ja oczekiwałem takiego czegoś. Mam nadzieję tylko, że ten system będzie na tyle sprawny, że nie będzie się tam sypało, że nie będzie niedostępny i tym podobne rzeczy się nie będą działy. Proces odpapierzania nam bardzo mocno tutaj odpadł. Nie, łącznie z przesyłaniem PDF-ów, jakichś OCR-ów i tym podobnych rzeczy, choć jak wiemy, nie wszystkie dokumenty będą w KSEFie. to trzeba to też zaznaczyć. Niemniej jednak, no, klienci. No będą musieli się nauczyć, jeżeli do tej pory wystawiał gdzieś tam sobie nawet papierowo fakturę sprzedażową, no to on teraz będzie musiał się nauczyć aplikacji, czy mojej, czy bezpośrednio dostępu do Ksefu, żeby tą fakturę wystawić, bo ona musi być w tym momencie od razu zarejestrowana, bo ona dopiero wtedy jest ważna, jeżeli zostanie zarejestrowana, tak? Czy pan myśli, że ta współpraca jeszcze przy tym całym procesie będzie musiała być bardziej zacieśniona z klientem? Tak, ta współpraca będzie musiała wyglądać inaczej, bo z ksefu sobie pobierzemy faktury, ale my nie zawsze wiemy jako księgowi, do czego ten klient nasz. Użył tego zakupionej rzeczy, to towaru, czy to jest towar, czy to jest na wyposażenie, a może to po prostu przez pomyłkę wziął, kupił sobie coś do domu, ale też kliknął wystaw fakturę. Dlatego ta współpraca będzie nadal musiała być i nawet chyba mocniejsza, bo klienci będą, nie będą już musieli pamiętać o tym, że te faktury trzeba zebrać, zanieść do tego księgowego albo mu zeskanować, ale trzeba będzie, będzie musiał wejść na jedną czy na drugą aplikację zatwierdzić pewne faktury, opisać, co do czego to służy, tudzież wyrzucić, które poszły tam przez przypadek. Bo to zdarza się często klientom, że idzie do sklepu, kupuje i yy, tak naprawdę kupował do domu, a wziął fakturę. No I Później my musimy się kontaktować z nim i on musi nam wyjaśniać, co to jest. Tak? Z przyzwyczajenia. To, no z to. przyzwyczajenia często to się bierze. Nie? Oczywiście. Mhm. A ty, te, te nowe biura? Poradziłby Pan oprócz właśnie tego wyboru programu, co na pewno rozumiem, yy, sprawdzić, czy zorientować się na jakiś typ klienta, tak? Tak, jak mi, mi tak, 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 tak. No, no, nie można od razu łapać się za wszystko, bo jak wszystko, to nic. Yy, więc yy, te początki. Dobre jest, żeby się nastawić na konkretną działkę i gdzieś dopiero później zacząć kolejne rozwijać, kolejne rozwijać, kolejne rozwijać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też bardzo dziękuję. O cyfryzacji i o odpapierzaniu biur rachunkowych rozmawiałem dzisiaj z panem Romanem Lechotą. Bardzo dziękuję również tobie, słuchaczu, za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Jeśli interesuje Cię wiedza taka jak ta, pozwalająca rozwiązywać codzienne problemy polskich przedsiębiorców albo rozwiązywać problemy biur rachunkowych, to zapraszam Cię do wysłuchania, do sprawdzenia innych rozmów na kanale Przyspiesz biznes. Mamy już ich trochę, nie tylko dla biur rachunkowych, ale również i dla nich się coś znajdzie właśnie na kanałach na YouTube czy w najpopularniejszych serwisach streamingowych. Śledźcie nas, co tydzień nowa rozmowa właśnie w podcaście Przyspiesz biznes. Do zobaczenia.